sam nas, Lisaków, bardzo dokładnie. Ja śmiało mogę powiedzieć, że wielu z nas pewnie nawet tyle o sobie nie wiedziało, ale mimo wszystko książka i tak wszystkiego nie oddaje. Nie odda na przykład lisackiego śpiewu. Wszyscy ci, którzy chcieliby usłyszeć ten śpiew, którzy byliby tym zainteresowani, nie, do skansenu przybędą i tam na żywo nas w Lisaków Pieniński będziecie mogli posłuchać. Mało tego, opowiemy również sami własnym głosem o sprawach, które opisał pan Krzysztof.